Wiem, że w dniu, kiedy się podpisywaliśmy, ważyło bydle 108 kg, gruba świnia przebrzydła. Szefu, za co ten przed? No przecież walczyliście, zresztą jak walczyliście? Przecież nigdy nie walczyłem. Bić trzeba w takiego grubasa dużo więcej, dużo mocniej. Po jednym razie sobie podniosą, tu sobie podniosą, tam sobie podniosą, tak wiesz. Jeszcze powiedział bezczelnie, że wstyd mu będzie wyjść ze mną do drugiej rundy. Pomimo, że miał te buty, były wyjścia z sytuacji, których nie wykorzystałem jak amator. No, moja gruba świnka, chodźcie pogłaszczę. Okej, słuchajcie, wiele osób na to czekało, więc muszę się wam do czegoś przyznać. Jestem na bombie i promuję naturalną kulturystykę. Pozdrawiamy Boga estetyki. Te przysiady zaraz. Udało się. Dobra, i tak zaczniemy się, manko. Trzeciu tyle leci. Ekipa WK z tej strony, przeżyliśmy. Dzisiaj jest, z nami bomba. Sakera nie ma, Saker jest u doktora Biernata w Olsztynie. Jedyny wolny termin miał dzisiaj. Ale no co, wyciskamy bez Sakera. Bomba, coś tutaj pogadaliśmy. Mówiłeś, że wyciskałeś ile? Jaką masz życiówkę? 2 paki. Ale to ważyłem 108 kg. A teraz ważę malutko, więc... Ale trenowałeś pod trójbój wtedy? Nie, na siłowni, nie? Na siłowni. Czyli zwykła taka kulturystyka? Nie, kulturystyka. Zwykłe takie chodzenie na siłowni z chłopakami, nie? Okej, czyli nawet ten, a jaki miałeś plan wtedy, że te 2 paki wycisnąłeś? W sensie, że co, że przychodzisz, ile razy w tygodniu wyciskałeś? 2 razy klaty robiliśmy? No. 4 razy wtedy, 4 razy w tygodniu chodziłem. Ale co, przychodziłeś i co tydzień, nie wiem, robiliście maksy czy... Nie, raczej... co tydzień, nie, no wtedy my jak śmigaliśmy, to co tydzień sobie dokładaliśmy i to nie było tak, że właśnie, kurde, przychodziłeś i robiłeś ten sam ciężar, tylko co tydzień te 5 kilo trzeba było dołożyć, czy 2,5 chociaż, ale no to trzeba było co tydzień dołożyć. No i ile mieliśmy, po 22 lata wtedy, wiesz. I po jakim czasie to wycisnąłeś? Ile miałeś stażu? Tak tylko jeżeli chodzi o staż na siłce. Kurde, niedługi. No? Nie, 1,5 roku? No, z 2 lata. No. Tylko, że jak ja pierwszy raz przyszedłem na siłownię, to ja pakę podniosłem, nie? Pokanie czegoś na bombę. Modbem ważyłem, kurwa, 80 kg, nie? Tylko, że kickboxing trenowałem, od taka, wiesz, sporty walki to tam jakieś tam trenowałem, nie? I no to siła była, nie? Punkty się robiło na karate, nie? To ciekawy jestem teraz, ile z tych dwóch pak zostało, no bo teraz wiadomo, priorytet to są sztuki walki, no to nie da się tego połączyć, siłowni to ja nie robiłem, żeby nie skłamać, no przed Tarzanem robiłem, nie? Bo przed Tarzanem robiłem w lutym. No, tu mamy listopad, no to w lutym wtedy śmigałem siłowni. Że jakiś trening robisz w ogóle klaty. Tak, no, klaty robiłem, no wiesz, żeby tak przytyć wtedy, taką typową masówkę robiłem, jak się podpisałem wtedy na walkę, tam miała być w czerwcu. Ja się jakoś w lutym podpisałem, to tam przytyłem, tam z 10 kg przytyłem, nie? No to tam wtedy pochodziłem na siłownię, no i potem już przed walką przystałem, nie? Ale łapka siedzi, powiem ci, jest żyła, jest, wiesz... No siłownie tam nie trzeba robić, no ale na macie się człowiek jednak tam trochę się coś tam kula, nie? No tak, bo mówiłeś o tym swoim koledze, że nigdy nie wyciskał, robił zapasy. No, Oskar Piechota, pozdrawiamy kolega, no kurde, imadło miał ksywę i nie chodził na siłownię, po prostu był grapplerem, a 2 paki wyciskał, więc jak za łeb złapał, to urwany, nie? I madło, no. Dobra, bomba, no to najpierw się zważymy może i zaczniemy wyciskać. Zobaczymy jak tam, do której kategorii się łapiesz, bo mamy... Nie no, teraz przygotowuję się na Mulana, do mojego Muranka, więc uwaga, będzie duża, nie? 9 dyszek. 90. Ty! 90 i... To jest... Muran, bój się. No, tak 90. Ale buty mam ciężkie. Buty mam ciężkie i kajdan pół kilo, nie? Więc... Ale piszemy 91, nie? Piszemy 91. To nawet jakby kategoria 90. No. Nie, 90 ja bym wpisał, wiesz? A to jesteś gęsty, wiesz? To jesteś gęsty, jak tyle ważysz, bo jesteś odtłuszczony. Masz taką... Długi jesteś. A waga 9,7 to pokazuje, że masz tą gęstą sylwetkę. A Muran ile będzie ważył? 9,6? No limit mamy 95, ale wiem, że w dniu, kiedy się podpisywaliśmy, ważyło bydle 108 kg, gruba świnia przebrzydła. Ale to musi zejść do tych 9,5? No musi, nie? No, znaczy pierw mi obiecywali 88 w ogóle, a potem jak przyszło to do czego, przyjechałem papiery, 95. Chuj w te 7 kilo, chuj w te 7 kilo, niech wpierdala te pączki, wiesz. Żeby dzień przed kolejne 7 nie doszło. No, nie no, ten jak kolejne 7 dojdzie dzień przed, no to 30, ale tylko 30% z czego, jaki tak mamy zakład, to cała owa bank, nie? No więc właśnie. Muran, będziesz musiał sięgnąć do swojej kieszeni, jak przegniesz z wami. Czuję, że Muran może jednak się wyłamać. No ja wam powiem tak, poruszę ten temat. Tak, no bo widzieliście, przybyliśmy już piona, on potem jakieś cele charytatywne, a coś tam. Te, no, nie padło słowo charytatywne, nic nie padło, padło kurwa wabank. Jeszcze powiedział bezczelnie, że wstyd mu będzie wyjść ze mną do drugiej rundy. No to moi drogi. Tak jak rzucasz takie słowa na weter, no to pilnuj się. Ja się z nich rozliczę. Poddymione jest. No tak, nie wiesz. No, ja mówiłem, że jest debilem, bo jest debilem. I to się nie zmieni. I dalej tak będę mówił. Nawet Najman wczoraj zasłał i mu pocisnął od przygłupów. Rozumiesz, stary? Jak Najman ci ciśnie od przygłupów, to kumasz, jaki ty musisz być głupi. Pozdrawiam. To zostawiamy my możemy jedynie przywieźć do nas Murana na ławkę i porównać wasze wyniki. Muran silny jest. Silny no, jest, wygląda silny. Na takiego. Jest, on jest taki krępy. Zbity krępy dziczek, no. Zbity krępy dziczek. Jest silny. Może wpadnie jeszcze. No dawaj się rozgrzewamy, bo już widzowie nie mogą się doczekać. Ile z tych 200 zostało? Dobra, to ja na jak zawsze. A ty na środek będziesz najsilniejszy jesteś. Jest małpi chwyt, czyli widać, że robiłeś tą taką hamówkę siłkę, że latałeś z chłopakami na lokalną taką piwniczankę. Ej, może będziemy sponsorowani przez piwniczankę. Kurde, jakie ładne. Zobacz, bomba jako pierwszy uczestnik. Obsługujesz, a wszyscy czekałaś na użytek. No kurwa, mordo, ja tłumaczę, ja robiłem na siłowniach chamskich piwnicach i tam nikt nam sprzętu nie zakłada. Podnieśmy to. Patrzcie, jest 60 na sztandze, jest chwyt z piwnicy, małpi chwyt tak zwany. Fajnie dla odcinka, że w ogóle wyciskałeś, bo... No, najczęściej ludzie nie wyciskali, jak przychodzą, nie? 60 lata i co, i teraz planujesz ile założyć? Zobacz, on już 100, tak? No nie, a co, śpieszysz się dzielić? Daj, słuchajcie, to nie, ale... my nie tniemy tego materiału, naprawdę, już i leci pod stół. 100 kilo to będzie najszybszy odcinek. Czekaj, porozmawiajmy o czymś, bo... Nie, no teraz już. 30 sekund oddechu. Dobra, wasza formuła jest, to jest K1, nie? Macie K1. No a co, to uważasz, że w K1 jak on by ważył 108, to byłby plus dla niego? I taki nie, wiesz. Ta siła, wydolność, dynamika spada, nie? Ale zostaje jednak pierdolnięcie. I zostaje jednak ta masa do ubicia, wiesz, te łapy są nabite, no to ciało, wiesz, takiego bić trzeba w takiego grubasa, dużo więcej, dużo mocniej. Nie ma się co oszukiwać, im masz większe łapy, tym bardziej się zasłaniasz w tym K1, tak? Przedramiona, wszystko. Ma cios, nie? Pojedyncze cios. Ma, nie ma co gadać, jest debilem, ale pusty łeb i pierdolność potrafi, nie? Więc... Najgroźniejszy przeciwnik chyba, że idzie i po prostu... Nie, no moim zdaniem Tarzan najlepszy, Tarzan z tej trójki jest najlepszy. Albo gabarytowo też, nie? Tak, bo nie no, wiesz, Tarzan jednak duży progres zrobił, jest, powiem wam tak, sparować z dwumetrowym chłopem, a bić się z dwumetrowym chłopem jest całkiem inna filozofia. W sparingu masz ten półdystans, chłop ci nachodzi, wiesz, a tutaj jak w walce, jak już ruszasz na kogoś, to zawsze się wycofuje, kurwa, zawsze czeka na ten cios z kontry, na wykroku do tyłu i jeszcze dwumetrowa żyrafa, jak się wyciągnie, to tył stanie. W to nie idzie zajebać. Dlatego w rewanżu pierwsze co, to poszedłem po nogi z Tarzanem, wiesz, jak przyjechał do mnie, no i w łóżku się wszystko wyrównuje, nie? W parterze jesteście równego wzrostu, nie? Więc no to jest jedyny mój sposób na takie wieże. A jednak Muran jedyne co ma to pierdolnięcie, bo technicznie on ani nie bije technicznie, ani nie ma jakiejś tam super dynamiki jak Ruiz czy Tyson. No może zajebać tym cepem, kurwa, nie? Potrafi zrobić tak, wiesz, dużo ciosów od razu, któryś tam wejdzie, nie? No, podobnie jak Ferrari, tylko Ferrari bije dużo dynamiczniej, dużo szybszy jest Ferrari, nie? Ale moim zdaniem z nich dwóch Kto ma groźniejszy cios, Ferrari czy Muran? Nie no, cios ma groźniejszy Muran, na pewno, mocniejszy. Ale właśnie groźniejszy, bo jest właśnie, Ferrari jest tak. Ferrari mnie zaskoczył, kurwa, z tymi butami śmierdzącymi z dynamiką. Wiesz, ta buty dają dynamiki trochę, nie? Ale i tak był dynamiczny, zaskoczył mnie tą dynamiką. Ja go więc nie zgadzam z tymi butami, ale bo to może być śmieszne, ale weź, tak, wybij się z nogi na tej macie śliskiej, a wybij się z buta. No jest lepsza przyczepność. Ale on mnie nie walnął pierwszym ciosem, tylko ósmym. Dopiero ósmy cios mu doszedł, gdzie on się tam potykał już sam o własne nogi, wiesz. On bez butów to by się wypierdolił sam na płasko. A teraz walczycie bez butów, bo to jest K1, nie ma butów w K1. Tak, teraz w K1 nie ma. Ty, aczkolwiek jak kojarzy Kuziana, jak się bił w tych swoich pierwszych walkach, to miał buty. Tak, miał buty, ale... I to było full MMA? Tak, no ale w Prime też można było mieć te buty. Jak szybko wygrał. Te buty w butach, ale nie ma co się też zwalać na buty tak naprawdę, bo jakbym się nie cofał w linii prostej jak debil, tylko zszedłbym na bok, to bym nie dostał tego głupiego cepa. Jakbym wszedł mu w nogi od razu zamiast cofać się w linii prostej, to też bym nie dostał tego ósmego strzała, więc pomimo, że miał te buty, były wyjścia z sytuacji, których nie wykorzystałem jak amator. Znaczy tak, można było się przyczepić, że po przegranej walce mówisz o butach, ale serio to ma jakieś znaczenie. Nie no tak, można, no ma to znaczenie. Były tylko wyjścia z sytuacji, wiesz, jak to wyjdzie, wiesz, że... prawda jest taka, że no mówię, gdyby to on mi zajebał pierwszym, drugim, trzecim czasem, ale on mi zajebał dopiero ósmym, kurwa, gdzie już tak bieg, wiesz, się potykał o te własne nogi i... Weszło. No i weszło, nie? No ale... Ten cios jego jest groźniejszy właśnie przez tą dynamikę, bo w małej rękawicy te 80 kg, on jest niski, krępy, ma jebnięcie jakieś wystarczające, żeby znokautować, nie? Bo tak jak dostałem tego strzała, to nie powiem, że Ferrari ma, no zjechałem, nie? Zjechałem, no bo w małej rękawicy dostaniesz na punkt, zjeżdżasz, ale po sparingach miałem dużo gorsze, wiesz, nieraz kurwa nie możesz jeść po sparingach, kurwa, nie? A tutaj... Nic, szczęka nie była, wiesz, dostałem centralnie w punkt, a jakoś szczęka nie była. Od Tarzana też dostałem w punkt i miałem spuchnięty łeb, nie? I miałem spuchnięty łeb. Tak się zastanawiałem, jakie to musi być pojebane, że nagle jesteś i widzisz, wiesz, to białe światło w oktagonie, takie specyficzne i ktoś ci mówi, że już jest po walce, nie? Że to, że jak ty to w ogóle... Szczerze? Do teraz... Pamiętam to tylko, kurwa, z tego, jak to oglądałem, nie? No. Ja pamiętam, ostatnie co pamiętam, to jak sędzia podchodzi i, kurwa, rozdziela nas, że się nie bijemy, tam pośpiesza i krzyczy Polak minuta i wtedy ten ruszył i wtedy mnie nie trafił, już stamtąd nie pamiętam, nie? Już pamiętam dopiero, jak stoję i jak tam Ambro, ten gówno wskakuje, mały karzeł śmierdzący i jak tam się z nim kłócę, nie? Ale momentu, jak Polak do mnie podchodzi, ty do dzisiaj pamiętam tylko z boku, jak oglądałem. Ale jeszcze co sędziowie tam mówią, że wy już się biliście, to ty jeszcze pamiętasz, czy wtedy jeszcze byłeś odłączony? To Polak mi mówił, że my się już biliśmy. Nie, sędziowie stali. Był taki shot, widziałem nawet, że sędziowie stali i mówili ci, że wy się, że Polak stał przede mną, mówił, że walka już była. Tak, to Polak. Nie, dwóch sędziów było. I oni mówią, że już jest, słuchajcie, już jest po walce, a ty, mówisz, jakiej walce? Przecież my się nie byli, no nie byliśmy. No to Polak na 100%. To był Polak? To Polak na 100%, na 100% ten shot jest z Polakiem i to Polak mi mówił. I to Polak tak. W oktagonie. Bo Polak pierwszy wbiegł właśnie do oktagonu i to Polak do mnie mówi, kurwa. I on do mnie mówi, kurwa, cicho, bądź, nie gadaj, bo siara. I on do mnie nie gadaj, to siara, i to złapały kamery, no. Ale to już pamiętasz. Nie. To tego nie pamiętam. Znaczy pamiętam już właśnie ten... Pamiętam dopiero, jak już się rozchodzimy z tego, a moment, jak on do mnie gada właśnie, wiesz, że już... Dopiero się ocknąłem, kurwa, jak już mi gadał, że siary nie ma, nie? Że nie gadał już siary, mówię. I wtedy zacząłem łapać, kurwa, mówię, co jest to? Stałeś ty, wiesz, twój mózg się obudził. Tak. No nie, że jeszcze byłeś zamroczony w sobie stojąc. Musi być po... Nie no, zajebał idealnie. Pojebano uczuć. Nie wiemy, kurwa, 100 kilo. Nie ma analizy, jest po prostu pchanie. Jest stóweczka. Kolejne, jak już będą rekordy, uważaj, żeby dotknąć, żeby tam nikt się nie przyczepił. Tak, trzeba dotknąć klatki, bo inaczej ci nie uznamy. Nie dotknąłeś? Nie wiem. Mówię, na granicy, mówię w przyszłości. Lekko dotknąłeś, ale tak mi się wydaje. Ale żeby potem nie było wątpliwości. Obstawiamy, no. Nie no, to wygląda, ja na 120 to może wyglądać, ale 120 uważam, że to będzie dzisiaj taki maks, nie? Spróbujmy powalczyć o 120, jest przed walką. No. Wiecie, ile jest do walki? Nie, kilka tygodni, tak? No nie, no poczekaj, walka jest 10 grudnia, jest gala, tak? Aha, no to 11 dni przed walką może nie pójść, wiecie, jakaś rekord życiówka tutaj. No na pewno. Czterech dysków! Jakbyś ty wypierdolił, to bym po prostu się położył i zaczął go, wiesz, cić, nie? No to by było niemożliwe przecież, jakbyś 200 wyjechał teraz, to by było jakby, nie wiem, objawił się, jakby coś się objawiło, nie? No nie, niemożliwe, 200 jest niemożliwe, a 120 jest możliwe. Ja też na 120 bym obstawił, no. Bo nie wiem, czy będziemy później szarpać się jeszcze z większym, bo to wiadomo, blisko jest walka. Więc też tutaj nie będziemy kusić jeszcze większymi rekordami. Ale 120 obstawiam, no. Widać, no było wyciskane, fajnie to idzie. Tylko widać, że jest przerwa od pchania, że jednak tej szybkości nie ma. Nie ma wybicia tego, jest... Fajnie idzie, ale no... Tak, nie ma dynamiki wybicia, no. Bo to nie ma co, kurwa, zatrzymywać tego ciężarnego, trzeba dotknąć i wypierdalać z nim, nie? A ja tu przez to właśnie... Tam ułamek sekundy za długo przytrzymasz i nie podniesiesz, nie? Więc tak, ja wiem o co chodzi, no ale no widać, że nie ćwiczy siłowni teraz. Ale w piwnicy na pewno się zwijało. Jak najbardziej. Ty, ale w tych butach to musi pójść, kurwa, powiem ci, tak fajne są te buty, że musi pójść. Nie, to są ciężkie, to są buty do ciężarów takiego. Jak pójdzie 120, to ja myślę, kurczę, nie wiem jaką Muran ma przeszłość z siłką, nie? Nie wiem, czy ma taką przeszłość z siłką jak ty, ale bym was obstawiał gdzieś na równi. Na tym pułapie, nie? 120. No jaką waży 110, gruba świnia? No. Moja gruba świnka, chodźcie pogłaszczę. Biorąc pod uwagę jego wagę aktualną, biorąc pod uwagę to, że on jest cięższy niż ty, raczej bym... Ale najpierw musisz wycisnąć to, zobaczymy, nie? Dopiero zaczną się porównania i spekulacje. Ta, mocne jebnięcie teraz musi być. I pamiętaj, żeby dotknąć tej sztangi do klatki, nie? Bo inaczej nie będzie mógł... Teraz zobacz, można być na dynamicznie. To jest u nas jedyna zasada tak naprawdę. Możesz bez butów wyciskać, można w butach wyciskać, to jest nieistotne. Istotne jest, że musisz sztanga dojść do klatki, bo to ma być proste do zrozumienia dla widzów, co wiesz, co... Żeby nie komplikować, nie? Dupa może się odrywać. Tak, dupę możesz oderwać. No, to... Ła, kurwa, pozdrowienia dla trenera. Gratulacje ostatnich niepowodzeń. Nie wolno się śmiać ze mnie, bo dziadek się śmiał i tak samo miał. Jedziesz. Nie, spokojnie, spokojnie. Bo to też tak blisko nie musisz. Góra mocno. Góra, góra. Jest. No, zaskoczył. Więcej, kurwa. Ale dajcie więcej. Tą stówę tak zwolniłeś i wszyscy myśleli, że już tak dużo nie pójdzie. No ja ludzie podszedłem do tej stówki tak ten... No, ja bym dołożył. Bo ja myślałem, że on będzie tylko tak pchał bardziej z ramion. A on tutaj pyk, osiadł na nogach i moc przebiegła od nóżek przez dupę aż po kolana i wiesz, i wypnął całym ciałem. Siła jebnięcia zawsze idziesz z biodra i z nóg. Kurwa, to wiesz, technika, zawsze. No ale wiesz, no to pomyliliśmy się, źle obstawiliśmy. To już nam zaskoczyło, szkuj nam w dupę i teraz 130 zakładasz. A on tą stówę po prostu za bardzo chciał kontrolować, że myślałeś, że nie, ona idzie tak. Tą stówę robimy jak powtórzenia. No. Tą stówę robimy jak serię, nie? Tak wiesz, no bo to... A tu już byłem, więc bum, trzeba było... Tu już trzeba było machnąć, nie? Nie ma wstydu już, a będzie lepiej. Ty, nie no, skrzypasa nie no, teraz... Kurwa, chociaż to jest, wiesz, to jest pamięć mięśniowa, panowie. Za tydzień bym to zrobił, Trzy razy klaty. Jak jebnę 130, to do tego do 150 brakuje dwóch, trzech treningów. Pamięć mięśniowa, wiesz, tu jest też duży zapas pamięci, wiesz, tu 200 pamięta, tak? Tu wiesz, no nie oszukuj, kurwa, to było 12 lat temu, nie? Też, wiesz, te 200, nie, no, ale... Teraz tak wyciskasz w tej formie przed zawodami tyle, no to ja ci wierzę, że te 200 było no, normalnie. Nie robimy, kurwa, no. Kto robi siłownię, kurwa, do walk, no, no. Tylko debil, tak? No. Nie jestem, kurwa, wiesz. Ja coś tam zrobiłem. Nie, no to... Ale nie, ale dużo to jest, mniej. Furcik się zrobiło na płaskiej jednej serii. Tak, wiesz, coś takiego. Cyk, to ja przed ostatnią walką z Ferrari poszedłem i po jednym razie sobie podniosłem, tu sobie podniosłem, no. Tam sobie podniosłem, tak wiesz, żeby na bo już się czułem takie, wszystko takie, byłem już rozluźniony, tak wiesz, turbo, żeby tak delikatnej pompy takiej złapać, kurwa, wiesz. Tak, ja miałem 2 tygodnie przed całkowity, zero. To ale i tak coś tam... Chciałem dorzucić treningów, dorzucić. Nie, kurwa, nie spróbuj mi pójść na siłownię. No, powtórzmy. Wiesz co robisz? I góra! Nie na mnie, nie na mnie! Kurwa, jazda z kurwami. Pod koniec już nie rób. Z pleców poszło trochę, no, ale poszło. Ale teraz dołożenie kolejnego 10 może być niebezpieczne. Nie, nie, przed walką już nie, bo już czułem, że idzie. Teraz już szło z pleców, więc przed walką to jest bez sensu. A 130 fajnie wynika z tablicy. Goldfinger. Top 3 w kategorii... Nie ciężkiej, bo plus 80, ale w sumie ciężkiej. 130! Ile osób stówę waży tutaj na tej... Tak, ja mam 90, tak? Więc w sumie w kategorii ciężkiej 3. miejsce masz. No. Ty, no dobry, bardzo dobry, no. Serio. Zaskoczyłeś mnie, wiesz? Myślałem, że wpadniesz, pierdolniesz 90. A tutaj 130. Pozdrawiam. Ale nie, że 90, myślałem, że po prostu zrobisz masę ciała, bo gdzieś tam nie wiedziałem, że masz tą przeszłość z siłownią taką, nie? Więc... Stało się na bramkach za mało lata, nie? No, myślę, że po prostu jesteś sprawny jak większość, nie? Że jak masz te, wiesz, ten priorytet pod MMA, no to wiadomym jest, że nie będziesz miał tej ławy ultramocnej. A tutaj zaskoczyłeś, bo masz ultramocną ławę, jak na to, co robisz teraz aktualnie, nie? Więc zajebiście wpisujemy swój wynik. Jest twoja plakietka tutaj, proszę bardzo. A to muszę... Oj, tam Diego! Diego, my friend! Diego! Dinos? Nie znam? Nie znam Dinolda, aczkolwiek spoko gościo, no i dubiel mój kochany. Z ekipy. Tak, tak, wiem. Ostatnio to poznałem na tej, w sensie zobaczyłem, że on jest właśnie na jak się bił. Czekaj, Diego, tutaj bomba, ładnie, tak, cyk, jeszcze troszkę niżej. Jeszcze troszkę niżej. Don Diego, mój drogi. Cyk. Meduska przygotowała się, ale tutaj ciężko ci będzie sobie zamieszać. Meduska się nie spieszy, jak się przygotuje, powiedział, to wpadnie. Zaniżyłeś sobie. Co? 9-1 tam było. Tak? Nie, no to było, nie, no to buty walki. Dobra, łańcuch. I łańcuch pół kilo. No i buty, kurwa. Nie, ale serio, te buty akurat są ciężkie, no. Chciałem wizji przyjechać, ale te są ciężare. Nie, wybrałeś dobre do wyciskania. No dobra, no to co, mamy to, bomba, no zajebiście, że wpadłeś, dobry odcinek, no nie spodziewaliśmy się. I co, 10 grudnia bomba kontra Muran. Pay-per-view macie tutaj. Kibicujemy. Chcemy, żebyś nas na pewno zaskoczył, zrobił show. To na pewno, tym razem kurwa nie idę spać od razu, nie? Tym razem przynajmniej będę miał 3 szanse. 3 razy. A podnosi się od razu, więc... No fajnie by było zobaczyć jakąś twoją walkę, no. No fajnie by było, kurwa, powiem ci tak. Sam bym ją obejrzał, nie? Z taką, wiesz, nagraną, fajnie. A nie, to tylko jakiś tam z amatorskich zawodów, wiesz. Fajnie bym taką właśnie w telewizji, kurwa, człowiek już 2 razy wyszedł, a nie ma co oglądać, nie? Nawet wiesz, nawet przegrany nie mam sobie co oglądać. Ja myślę, szczerze nie obejrzałem żadnej walki, bo tam nie było co oglądać, nie, w tych moich walkach. Jakbyś nie miał jeszcze walki. Nie, no i powiem ci tak, czuję się jako tako po japońsku, nie? Ale przecież ty jeszcze nie walczyłeś. No. Więc czysta głowa wchodzisz i robisz robotę. I mniej więcej tak się czuję. Ale nie powiesz, że tu śladów też nie miałem. No tak. Ani papierowa, ani zdarta, nic kurwa. Tylko przelew, za co ten przelew, kurwa, pierwszy, drugi, trzeci, za to... Ale już nie będę odsyłał, nie, coś wpadło. No, ale kurwa, to można by było pomyśleć, że ten przelew to omyłkowy, nie? Dzwonisz do banku. Idziesz do szefu, za co ten przelew? No przecież walczyliście, zresztą jak walczyliście? Przecież nigdzie nie walczyłem. Walczyliście, bomba. To było dobre.